lęka wysokości, akrofobia, czym się objawia i jak go zwalczy? Lęk wysokości, akrofobia przecinek pojawia się mokreska e przed potencjalnym skokiem na bungee, ale i nawet w razie konieczności wejścia na drabin czy na wykreska szepitro w jakim budynku. Lęk wysokości nie jest bebachostk, ponieważ kreska objawia się on nie tylko mylami o zagro kreska eniu związanym z dukreska wysokości, ale i objawami somatycznymi lęku, a czasami nawet napadem paniki. Czy w związku z tym lęka wysokości mokreska na w jaki sposób wyleczy i przez to ułatwi pacjentowi codzienne funkcjonowanie? Przeczytaj przecinek czym się objawia lęka wysokości i dowiedz się, jak go zwalczy. Lęka wysokości mokreska się objawia nie tylko na szczycie drapacza chmur, ale nawet podczas wchodzenia po schodach czy drabinie. Lęk wysokości zaliczany jest do fobii specyficznych i zasadniczo stanowi on jedny z bardziej znanych postaci tego typu zaburzeń lękowych. Innym terminem, którym określany jest ten problem, jest akrofobia. Wywodzi się on z popczenia dwóch greckich hezbów, akros, rozumianego jako szczyt lub wierzchobek, oraz phobos, tłumaczonego jako strach. Ju kreska tutaj warto wspomnieć o tym, kreska e nie ka kreska dy strach przed znalezieniem si na du kreska e wysokoci mo kreska na traktowa jako fobii. Strach jest uczuciem, którego rol jest chronienie nas przed niebezpiecznymi sytuacjami. Istnieje w kotcu zawsze mokreska liwo spadku z jakiego górskiego szczytu, w związku z czym pojawianie się strachu w takiej sytuacji zasadniczo jest całkowicie naturalne. O lęku wysokości mokreska nam mówi jednak dopiero wtedy, kiedy w prowokującej strach sytuacji lęka przybiera znacznego stopnia nad kreska enie, pojawia się rukreskane objawy somatyczne lęku, a tak kreska e gdy lęka wywiera niekorzystny wpływ na ogólne funkcjonowanie CZ bowieka. Przyczyny lęku wysokości podobnie jak i powody występowania innych fobii specyficznych u ludzi nie zostały dotychczas jednoznacznie określone. Podejrzewan przyczyn akrofobii jest dowiadczane w dzieciństwie traumatyczne wydarzenia. Przykładowo osoba dorosła, cierpiąca na lęka wysokości. W dzieciactwie mogła na przykład spaść z drzewa i dozna jakiego urazu. W takim przypadku lęka przed dowiadczeniem po raz kolejny takiej sytuacji wydaje się do zrozumiałby. Do lęku wysokości mokreska e doprowadza równie kreska i zjawisko, gdzie obaw przed wysokociami niejako uczymy się od naszych najbliższych kreskaszych. Tak hipotez wysuni to na podstawie tego, kreska e u dzieci tych osób, które same cierpi na lęka wysokości, podobny problem występuje z wika e zcz stocini kreska u potomków ludzi bez lęku wysokości. W dziecku widzcym, kreska e jego opiekun lub opiekunowie wyjątkowo boi się wysokości, podobnego typu lęka mokreska e si równi kreska po prostu rozwija. Jeszcze innym teorii dotyczce przyczyny lęku wysokości jest ta, gdzie obawy te miałyby za zadanie i chroni populację ludzką przed wyginiciem. Ze znajdowaniem się na wysokociach związane jest w kotcu ryzyko rukreska norodnych zdarzeń, z których CZ mokreska e si skotczy nawet, śmierci. W przypadku tej teorii tendencja do lęku wysokości miałaby by po prostu dziedziczna i zapisana w kodzie genetycznym.
Nie wszyscy jednak ludzie dowiadczają lku wysokoci, w związku z czym pojawia się liczne głosy krytyki w stosunku co do tych w banie, związanych z genami, hipotetycznych przyczyn lku wysokoci. Lk wysokoci, objawy pojawiające się w przypadku lku wysokoci. Objawy mog dotyczy dwóch sfer, psychicznej oraz cielesnej. Pierwsze z wymienionych obejmuje występowanie przy znalezieniu się na drabinie, wykreskaszym pitrze jakiego budynku czy w innej sytuacji związanej z pobytem na znacznej wysokości ru kreska norodnych elków. Pacjent z elkiem wysokości mo kreska e si obawia, kreska e za chwil spadnie i zginie. Mo kreska e on te kreska miewra kreska e nie. Kreska E znajduje się na wyjątkowo niestabilnym gruncie, czy kreska FK kreska D momencie mo kreska E zosta przez kogo popchnity, upa i dowiad czy konsekwencji takiej sytuacji. U osób z akrofobii pojawia się jednak i somatyczne objawy lku. Takowymi mo kreska E by na przykład przyspieszenie czynności serca, ale i wzmo kreska E niepotliwości przecinek zawroty giebowy czy znacznego stopnia blado. Z lkiem wysokoci w najci kreska szych przypadkach tego problemu związane jest równie kreska ryzyko wystąpienia napadu paniki. W jego trakcie pojawia się mog wymienione u kreska wykreska E problemy. Jednak kreska E oznacz co wikrzym nasileniu, ale i inne dolegliwości, takie jak uczucie duszności, a nawet capkowitego braku powietrza, ból w klatce piersiowej czy przewiatczenie o tym, kreska E za chwil dojdzie do śmierci danego CZ bowieka. Lk wysokoci jak doskonale widać po wykreska Ejmo kreska E w znaczco negatywny sposób odbija się na codziennym funkcjonowaniu pacjentów. Tak jak do batwo mo kreska na unikn skoku na bungę czy przeja kreska D kreska ki na diabelskim emby nie w wesobym miasteczku, tak i u kreska zdecydowanie ci kreska E jest capkowicie unikn wchodzenia do wysokich budynków czy korzystania z drabiny. Czy pacjentom z etelkiem wysokoci mo kreska na wice jako pomóc, czy te kreska musz oni nauczy się kreska Y ze swoim problemem? Lk wysokoci, jak go zwalczy? SZCZ, liwie dla pacjentów z etelkiem wysokoci, problem ten zdecydowanie mo kreska na wyleczy. Mo kreska liwe jest chociaż kreska by podejmowanie prób terapii ekspozycyjnej, która opiera się na stopniowym eksponowaniu pacjenta na wywobójcy w nim LK bodziec, w tym przypadku na znaczne wysokości. Celem terapii jest desensytyzacja, czyli sprawienie, aby znajdowanie się na dół kreska E wysokoci przestało budzić w leczonym LK. Pojawia się tutaj jednak pewien problem, tak jak chociaż kreska by w przypadku arachnofobii nie trudno jest przedstawia pacjentowi pajki, tak i u kreska trudniej mo kreska E by udawa się z nim w ru kreska na miejsca znajdujce się na dół kreska E wysokoci. Z tego w banie powodu w leczeniu lku wysokoci stosowane bywaj techniki wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym mo kreska liwe jest przy wykorzystaniu specjalistycznego SPRZ-u dokonywanie symulacji ru kreskanych zdarzeń, takich jak chociaż kreska by przebywanie na wierzchopku jakiego górskiego szczytu. Inny metod, który stosuje się w leczeniu lku wysokoci jest psychoterapia. Wykorzystanie tutaj znajduje przede wszystkim terapia poznawczo-behawioralna. Farmakoterapia, stosowana w leczeniu wielu rukreskanych zaburzeń psychicznych, u osób z lkiem wysokoci wykorzystywana jest do rzadko i zasadniczo tylko pomocniczo.
pacjentom z najbardziej nasilonymi postaciami LK wysokości proponowane bywa głównie stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Czasami zalecane bywaj środki przeciwlkowe z grupy benzodiazepin, podejmowane bywaj również kreska próby bagodzenia objawów somatycznych LK związanego z akrofobii poprzez podawanie pacjentom preparatów z grupy beta-blokerów.